Panie profesorze, zapraszamy. Pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński. Kto to jest Soros? Czy mogę państwa prosić, żebyśmy... O! Możemy zacząć? Dziękuję państwu bardzo. Jeszcze nie wszyscy siedzą. Prędzej czy później wszyscy powinni siedzieć. Przynajmniej w klubie Ronina. Ja bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Goszczę u państwa po raz drugi. Kiedy gościłem po raz pierwszy, mówiłem taki wykład oparty na pewnym dość przewrotnym pomyśle. To znaczy przyjąłem pewne argumenty strony przeciwnej, a następnie w toku tego wykładu pokazywałem ich nonsens. Ten wykład, który tutaj dzisiaj państwu przygotowałem, też jest oparty na pewnym przewrotnym pomyśle. To znaczy, tu będzie cały czas się, by tak rzec, unosił Soros podczas mojego wykładu, ale o nim samym w pewnym sensie nie powiem ani jednego słowa, choć wciąż będę mówić o nim. Proszę państwa, zacznę od pewnego cytatu, bo jeśli mamy mówić o rzeczach, które dotyczą nas wszystkich, to trzeba zacząć od źródła. I rzadko, bardzo często słyszę, jak różnej maści dziennikarze strony przeciwnej wycierają sobie swoje twarze demokracją i mówią bardzo wiele o demokracji. Chciałbym wiedzieć, kto z nich przeczytał Listy perskie Monteskiusza, bo bez przeczytania tego dzieła nie można zrozumieć tego, co Monteskiusz chciał zrobić. I jeśli mamy dzisiaj mówić o Soroszu i jego ideologii, to chciałbym zacząć od pewnego tekstu, który mało kto wie, że powstał, nie jest Sorosz jego autorem, ktoś zupełnie inny, powiem o tym za chwilę, ale najpierw go przeczytam. Wielu ludzi nienawidzi przemocy i żywi pełne nadziei przekonanie, że ich głównym zadaniem jest praca na rzecz redukcji, a nawet jeśli to możliwe, eliminacji przemocy z życia ludzkiego. Jestem jednym z nich. Nie tylko nienawidzę przemocy, ale mocno wierzę, że walka przeciwko niej nie jest beznadziejna. Zdaję sobie sprawę, że zadanie to jest trudne, że to, co początkowo jawiło się jako wielki sukces w walce przeciwko przemocy, kończyło się aż za często porażką. Nie mogę przeoczyć faktu, że nowy okres przemocy, zapoczątkowany przez dwie wojny światowe, w żadnym razie nie zbliża się ku końcowi. Nazizm i faszyzm są w pełni pokonane, ale trzeba dodać, że ich porażka nie oznacza porażki barbarzyństwa i brutalności. Przeciwnie, nie ma co zamykać oczu na fakt, że owe pełne nienawiści idee osiągnęły dziś coś w rodzaju zwycięstwa w przegranej. Jednak wbrew temu jestem dzisiaj, nie mniej niż zawsze, pełen nadziei, że przemoc może być pokonana. Jest to nasza jedyna nadzieja, że przemoc może być ograniczona i poddana kontroli rozumu. Kontroli rozumu. Przekonują nas o tym długie okresy w historii, tak zachodniej, jak i wschodniej cywilizacji. Być może dlatego ja, jak wielu innych, wierzę w rozum i nazywam siebie racjonalistą. Jestem racjonalistą, ponieważ w rozumie widzę jedyną alternatywę przemocy. Od razu powiem, że tylko jedna strona jest tego tekstu, proszę być spokojny. W jaki sposób można osiągnąć rozwiązanie? W zasadzie możliwe są dwie drogi. Droga argumentacji, włączając w to spory poddane arbitrażowi, na przykład jakiegoś Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, lub przemoc. Przez racjonalistę rozumiem tutaj człowieka, który zmierza do uzyskania rozwiązania drogą argumentacji, a nawet w pewnych przypadkach drogą kompromisu. Należy sobie uświadomić, że to, co nazywam postawą rozumną albo stanowiskiem racjonalistycznym, zakłada pewną dozę intelektualnej pokory. Być może stać na nią datą tylko tych, którzy są świadomi. Jestem przekonany, że tylko stosując postawę rozumności we wzajemnych stosunkach możemy uniknąć przemocy. Każda inna postawa może wywoływać przemoc. Wszyscy pamiętamy, jak wiele wojen toczono w imię religii.
Jedynie rezygnując z postawy autorytarnej w sferze religii, w sferze opinii i uznając postawę wzajemności i gotowości uczenia się od innych ludzi, możemy mieć nadzieję zapanowania nad aktami przemocy zrodzonymi z pobożności i narodowego obowiązku. Wiele przeszkód stoi na drodze wzrostu rozumności. Każda ze stron musi być gotowa uczyć się od drugiej. Tak samo rzecz się ma z tolerancją. Nie wolno bez zastrzeżeń przyjmować zasady tolerowania tych wszystkich, którzy są nietolerancyjni. W przeciwnym razie zniszczy się nie tylko siebie, ale i postawę samej tolerancji. Wszystko to jest zawarte w spostrzeżeniu, że rozumność powinna być postawą wzajemności. To jest tekst napisany w 1945 roku przez filozofa Karla Popera, który właśnie tym tekstem powołał do życia ideę społeczeństwa otwartego. Filozof Popper, znany przede wszystkim filozofom z neopozytywistycznej filozofii, z filozofii nauki, ogłosił swego czasu seminarium. Taka była moda przed wojną również w Polsce. Na to seminarium zaprosił swoich ulubionych uczniów, a rok później privatissimum, czyli seminarium, które jest toczone w domu mistrza, profesora. No i sekretarzem tego seminarium był George Soros. W związku z tym całe podłoże ideowe, którym się Soros kieruje, to jest podłoże pochodzące od Karla Popera i jego idei społeczeństwa otwartego. Przy tej okazji proszę zauważyć, proszę Państwa, że to słowo otwarty jest pewnym toposem w rozumowaniu tych ludzi. Open Army to są te statki, które biorą wszystkich ludzi, którzy próbują imigrować do Europy i zabierają na swoje pokłady, fundacje otwartości, otwartego dialogu i tak dalej. Słowo otwartość jest pewnego rodzaju kluczem tutaj w rozumowaniu. Bierze się to, jak powiedziałem, właśnie stąd. To jest fragment tekstu, od którego wszystko się zaczyna. Ponieważ jestem filozofem z wykształcenia, nie jestem historykiem, nie jestem politologiem, nie zajmowałem się w związku z tym Soroszem pod względem jego biografii. Mnie zainteresowała ideologia, idea, której on służy, która rozpoczęła od pewnego czasu już taką mocną inwazję, można by powiedzieć, abordaż na Europę. Czym się ta idea, proszę Państwa, charakteryzuje? Wspomagam się tutaj, tym nie będę tutaj już czytał, zresztą nigdy w życiu nie czytam swoich wykładów, chyba bym sam usnął z nudów, gdybym miał czytać wykłady, ale ponieważ zgromadziłem pewne informacje, no to muszę po prostu postępować według pewnej chronologii myślenia, dlatego pozwoliłem sobie tutaj mieć kartki. Proszę Państwa, przeczytałem sobie, no nie jest to łatwe, wszystkie misje, jak Państwo wiedzą, jest teraz taka zasada, że każda fundacja, każda niemal instytucja, każda fabryka ma swoją misję. Przeczytałem sobie misje tych fundacji różnych, te, które przynajmniej są anglojęzyczne bądź polskojęzyczne. Przeczytałem sobie różne ich takie memoranda, manifesty, które oni piszą. Jest tego sporo i zacząłem to wszystko, jak na filozofa przystało, uogólniać. To jest praca wykonana troszeczkę na takiej zasadzie, kiedy przychodzi do człowieka, do psychoterapeuty przychodzi pacjent i zaczyna mówić. I ten psychoterapeuta słucha, o czym pacjent mówi i nagle zauważa, że on bez przerwy mówi o tym, że chce zabić żonę. Że w pierwszej chwili wydawało się to po prostu dowcipem, że ona mnie tak denerwuje, że ją chyba zabije. Za drugim razem, jak to powtórzył, już to nie śmieszyło, a za 20 razem psychoterapeuta zaczyna się zastanawiać, czy ten człowiek po prostu nie ma morderczych instynktów. W związku z tym zacząłem po prostu czytać też i pod takim względem, co oni właściwie chcą, czego oni chcą. Dlatego z jednej strony nie będzie tu żadnych spektakularnych rzeczy, które powiem. Raczej myślane jest to tak, żeby scalić w jednym miejscu wszystko to, do czego oni dążą i wtedy dopiero będzie można zrozumieć, jaki jest ich świat albo inaczej mówiąc, ten świat, który oni chcą nam założyć, ten nowy, wspaniały świat. Proszę Państwa,
Bo segmentowałem te wszystkie rzeczy na takie dyscypliny: prawo, ekonomia, administracja, społeczeństwo, filozofia, bo ona tu też ma duże znaczenie, zaufanie publiczne, marketing, który ma oczywiście to ogromne znaczenie, polityka, organizacja, religia, walka instytucjonalna, walka uliczna, nauka i sztuka. Jest tego tak dużo, że podejrzewam, że nie zdążę wszystkiego, w związku z tym w razie czego też proszę mi zacząć pokazywać time, jeżeli już powinienem skończyć. Można troszeczkę to okno, bo chciałbym wyjść zdrowy, przynajmniej fizycznie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dziedzinę prawa, jest ona kluczowa tutaj bez wątpienia. Jest to pomyślane jako pewna gloryfikacja prawa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, zacząłem na to zwracać uwagę, kiedy były prezydent Egiptu Mubarak został wniesiony na noszach na salę sądową pod kroplówką. Przyszło mi do głowy, czy jest w ogóle możliwa sytuacja, żeby jakikolwiek sędzia był tak sądzony. Sędziowie są w tej chwili postawieni jako, no już nie chcę powiedzieć kasta wyższa, bo sami jakby siebie tak nazwali, ale są postawieni w miejscu suwerena. To znaczy władza sędziowska jest władzą absolutną. Jest to pewna gloryfikacja prawa i oczywiście, jeśli postawimy sprawę w ten sposób, że władza taka ma być absolutna, zresztą notabene przypominam, że władza sądownicza jest jedyną władzą niedemokratyczną, no bo nie jest wybierana w żadnych wyborach, to proszę Państwa, jeśli postawimy w ten sposób, no to kluczem zostanie już tylko to, żeby obsadzić tą część, żeby obsadzić te stanowiska swoimi ludźmi. Czyli ludźmi, którzy strzegą wartości lewicowych. Można by powiedzieć, że tak jest to w ogóle rozumiane, że w miejsce suwerena pojawiają się sędziowie, którzy strzegą wartości lewicowych, wartości bliskich Soroszowi, wartości liberalno-lewicowych. Tutaj przy tej okazji, proszę Państwa, też trzeba by się odwołać do filozofii, żeby to zrozumieć, jak oni te sprawy widzą. Otóż był kiedyś taki filozof Hegel, który, jak wielu filozofów, zainteresował się jednym z kluczowych pojęć dla filozofii, pojęciem bytu. Bytem jest wszystko, to co jest. To jest bytem, ja jestem bytem, to krzesło jest bytem. Jeśli bym chciał dojść do pojęcia bytu z pojęcia krzesła, no to musiałbym z tego krzesła abstrakcyjnie, teoretycznie, wszystko wyrzucić. Ten kształt, ten kolor, to, że w ogóle jest krzesłem, to z czego to jest zrobione, bo ja chcę dojść do samego pojęcia bytu. I Hegel powie na samym końcu, to co w takim razie nam zostaje? Nic nam nie zostaje, czyli byt i niebyt to jest to samo. Ergo dobro i zło to jest to samo, prawda i fałsz to jest to samo, brzydota i piękno to jest to samo. To przejęła później, przejęli później hegliści, a później ta słynna lewica postheglowska i tak dalej. I stąd się bierze ich relatywizm. Skoro nawet w tym, co jest, jest zarzewie tego, że tego nie ma, no to w każdej prawdzie jest zarzewie fałszu, w każdym pięknie jest zarzewie brzydoty i tak dalej, i tak dalej. Cały ten relatywizm ich wartości płynie właśnie stąd. I proszę Państwa, ten relatywizm stoi u podstaw myślenia tego głównego, że nie ma żadnej wartości obiektywnej. Nie ma czegoś takiego jak dobro, sprawiedliwość, miłość. Nie ma. Wszystko może być w jakikolwiek sposób określone w zależności od tego, kto określa. Każdy ma prawo do swoich sądów. Jest to zresztą czysta neosofistyka. Proszę Państwa, następna sprawa. Kreowanie rządów prawa rozumianych jako strzeżenie wartości lewicowych, to powiedziałem, a później produkcja utopijnych doktryn prawa. Na przykład nieuchronność kary. Jest to nierealne. Tego się po prostu nie da zrobić. To jest obecna doktryna w prawie, nieuchronność kary, że kara nie ma odstraszać, a jedynie ma być nieuchronna. To jest całkowita utopia. No jak ma być nieuchronna? Kto chciałby żyć w takim państwie, gdzie wszystko będzie nieuchronne? No to nazistowskie Niemcy by były przy tym liberalne. To jest coś, co jest niemożliwe, ba, na to się nikt nigdy nie zgodzi. Proszę Państwa, nieuchronność kary by oznaczała, że wszystko, cokolwiek się zdarzy, cokolwiek ktoś zrobi, czasem, gdzieś, sobie, tu, w najmniejszych, najbardziej drobnych okolicznościach, wszystko będzie podlegało karze. Ja dam Państwu przykład, kontrprzykład. To jest oczywiście utopia i to jest w ogóle niemożliwe. Bo weźmy, ja zawsze studentom, kiedy mówimy o utopiach, daję taki przykład. Proszę Państwa,
Jest sobie pan, ma lat tam 80 kilka i ma raka z przerzutami. I przychodzi do szpitala onkologicznego i mówi, że się chce tam położyć, ponieważ ta choroba zaczęła mu doskwierać. Dotychczas jej nie odczuwał, ale teraz zaczęła mu doskwierać, no i szuka pomocy. A lekarz mówi, bardzo pana przepraszam, ale limity NFZ-u się wyczerpały. Po drugie, mamy kolejkę, a nawet gdybyśmy mieli pominąć tą kolejkę, to pacjenci leżą nawet na korytarzu. Ja nie jestem w stanie panu pomóc. To co powstrzymuje tego człowieka, żeby wyciągnąć pistolet i strzelić lekarzowi prosto w łeb? Prawo? Jakie prawo? On nie dożyje nawet pierwszego dnia procesu. On jest całkowicie bezkarny. On ma immunitet lepszy niż wszyscy sędziowie, politycy i prezydenci razem wzięci. Nie ma takiej możliwości, żeby skarać tego człowieka. To prawnikom się tylko wydaje, że oni mogą opisać cały świat. Jeśli cokolwiek tego człowieka powstrzymuje, to albo etyka, albo religia. Ale na pewno nie prawo. Prawo to w ogóle nie działa w takim momencie. On jest po prostu wyjęty spod prawa. On jest bezkarny. Stąd, proszę państwa, tego typu pomysły na jakieś nieuchronność kary są całkowicie utopijne, ale umawiamy się, i to w prawie jest teraz bardzo częste, umawiamy się, jakby już to było i produkujemy całe prawo pod to konto. Tak jakby rzeczywiście ta nieuchronność kary już istniała. To się dzieje, czyli to jest produkcja pewnej nierzeczywistości, nierealności. Proszę państwa, wypaczanie rzeczywistości w wyrokach, w sytuacjach potocznych, zeznania nazywa się dowodem. To jest pewien pomysł, który tkwi w tej idei społeczeństwa otwartego, żeby po prostu na pewne rzeczy się umawiać. Nie ma tej możliwości. Żyjemy w latach 2000. Nie są to czasy ostateczne, choć się niektórym tak wydaje. Są to czasy, można powiedzieć, cywilizacja ludzka powstała dopiero 6 tysięcy lat temu, także bez przesady my dopiero zaczynamy pochód naszych dziejów. I proszę państwa, my nie potrafimy jeszcze wszystkiego sprawdzić. Dlatego na salach sądowych na wiele rzeczy się umawiamy. Ktoś zeznał, bierzemy to jako dowód, bo jest nam to łatwiej. Jeśli tego nie zweryfikujemy, a wiemy, że często nie jest to weryfikowane, no to później się dzieją takie rzeczy, jakie się dzieją. Czyli to jest cały czas szukanie czegoś takiego, żeby rozwodnić to prawo, żeby rozwodnić cały system i w taki sposób to później prowadzić, żeby ten pretekst rozwodnienia użyć do tego, żeby te wartości, które są tutaj na pierwszym miejscu lewicowo-liberalne, były tymi, które ten wyrok tak naprawdę wydadzą. Proszę państwa, doktryna pewności co do winy, to jest kolejna rzecz. Względem oskarżonego musimy być oczywiście pewni na 100%, ale wystarczy, że on da jeden kontrargument, który jest chociażby na 1% i my już musimy w tym momencie argumentować przeciwko niemu. Czyli on ma właściwie, to jest 100 do 1. Jest tak ogromna dysproporcja między prawami oskarżonego a prawami ofiary, że właściwie można powiedzieć, że jest to w sytuacjach bardziej skomplikowanych niemal niemożliwe do dowiedzenia. Dalej, produkcja logicznych rozwiązań bez związku z rzeczywistością. Jak tutaj mówiłem państwu 2 lata temu, mój pierwszy wykład, to jeśli dobrze pamiętam, posłużyłem się takim przykładem, bardzo przepraszam, jeśli się posłużę nim po raz drugi, ale to trzeba powiedzieć, zwłaszcza w tym kontekście. Proszę państwa, powiem tak, Monika jest studentką, to jest pierwsza część mojego rozumowania. Drugie, każda studentka jest pilna. Jeśli Monika jest studentką, a każda studentka jest pilna, no to Monika jest pilna. To rozumowanie jest bezwzględne. Ale to rozumowanie będzie zachodzić nawet wówczas, gdy aktualnie nie będzie żyła żadna kobieta o imieniu Monika, bądź nie będzie, żadna kobieta nie będzie studentką. To jest tylko rozumowanie. Logika nie oznacza jeszcze rzeczywistości. Proszę państwa, pójdę na salę sądową, będzie mówił obrońca i będzie mówił prokurator. I jeden i drugi uprządą z tych samych faktów dwie wzajemnie sprzeczne, acz równie logiczne opowieści. I właściwie zadanie sędziego jest w tym momencie zadaniem naukowca, sprawdzić, która z tych opowieści przystaje do rzeczywistości, a która nie. Ale tu bardzo często w tym sposobie myślenia, tej ideologii, zadowalamy się wyłącznie logiką. Gdyby to, co logiczne, było od razu rzeczywiste, to wszystkie nauki by nie były potrzebne. Wszystko, co bym powiedział logicznie, zdarzyłoby się. W związku z tym, proszę państwa,
to jest oddanie pewnego pola części, która jest niewładna, bo tym się różnią dziś jeszcze nauki ścisłe od humanistycznych, bo nauki humanistyczne bardzo się upodobniły do nauk ścisłych. W mojej habilitacji z filozofii, którą tam w 2012 roku obroniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest więcej matematyki niż słów. Ale my, filozofii, kiedy produkujemy jakieś teorie, możemy się co najwyżej zadowolić logiką. Ona jest tym kryterium. Natomiast nauki ścisłe mają jeszcze eksperyment. I tę część jakby eksperymentalną wyrzuca się sprawa. To jest ten moment, kiedy wyrzuca się sprawa tą część eksperymentalną. Ona jest jakby gorsza. Ona jest jakby schodzi na drugi plan, a pozostaje tylko logika. Ona nie pokaże rzeczywistości. A przynajmniej my potrafimy mówić rzeczy logiczne, nie mające z tą rzeczywistością nic wspólnego. Jeszcze jedna sprawa. Ja mam siostrę. Moja siostra mieszka od lat w Stanach Zjednoczonych i przyjechała tutaj na święta Bożego Narodzenia do Polski. No i chciała, ponieważ nie była przez wiele lat w Polsce, chciała się jakoś pokazać, wyciągnęła wino, bardzo drogie. No ale moja mama, jako osoba starszej daty, nie wyobrażała sobie świąt, gdzie na stole będzie alkohol. No i panie rozpoczęły w tym momencie dyskusję, która z nich ma rację. Ale ja nie mam siostry. Ja wszystko zmyśliłem. Tylko tyle. Ja to mogę produkować w nieskończoność. Ja mogę tak jechać, znając zasady logiki. Zresztą jak przychodzą do mnie studenci czasem i nie chcą, nie wiem, pisać kolokwium, to ja w ogóle nie słucham tych argumentów. Ja tylko słyszę, że po implikacji z fałszywym następnikiem powiedział koniunkcję, czyli już wiem, że kłamie. Bo cokolwiek ktoś powie w tym standardzie, to już wiadomo, że kłamie w tym schemacie. Proszę Państwa, to już wiadomo, że jest nieprawda. I w związku z tym, proszę Państwa, to jest oddanie pola logice, pozostawiając te rzeczy, które są twarde, twardą naukowością gdzieś daleko. To jest bardzo typowe, bo jeśli Państwo zobaczą na współczesne argumentacje dotyczące 54 płci, które już teraz są, i nie wiem, chyba jest 57 już teraz płci, ja już przestałem to śledzić, to proszę Państwa, one stoją po prostu w niezgodzie z biologią. Biologia jest po drugiej stronie, czyli ta rzecz, głoszą to kto? Przecież to nie głoszą naukowcy, tylko, a jeśli już, to są to środowiska humanistyczne, najczęściej zakłady literatury, czyli literaci. Jest to pewna fikcja literacka. Fikcja literacka, bajki też potrafią być logiczne. Bajki potrafią być logiczne, jak się tam jedna ucięła w paluch i zasnęła na 100 lat, to wszyscy przestali się ruszać. No i logiczne. Nie upływa czas, nie ma zmiany, to nie upływa czas. Ale to jest bajka. I to jest tylko pozostawienie tej logiki, jakby pokazanie tylko tej logiki, a natomiast całkowite odcięcie nauk ścisłych. Jest to cecha wybitnie charakterystyczna tej ideologii. A w taki sposób mówić, aby upodobniać się do nauki. Proszę Państwa, wszystko jest przerzucane na sądy oczywiście, bo instytucja nie miała innego wyjścia. To jest też taki standard, który obowiązuje. W związku z tym skupiać, bo tu chodzi o to, żeby skupić wszystko we władzy sądowniczej, żeby to ona w ostateczności decydowała po prostu o wszystkim. A tam będzie obsadzona ludźmi, którzy mają właśnie takie, a nie inne wartości. Proszę Państwa, również we władzy sądowniczej, tu nie mówię o Polsce, tu mówię ogólnie, widać również taką chęć okazywania władzy. Właściwie można by powiedzieć, że sam przewód sądowy nie ma aż takiego znaczenia wyrok, jak to, żeby sędzia po prostu okazał władzę. Kto tu rządzi? Ale jeżeli przez sądy przewija się bardzo duża ilość osób, to się to w końcu w społeczeństwie uładzi, że tu jest prawdziwa władza. Tu jest właściwie władza nieskończona. Dobrze, proszę Państwa, cecha jeszcze jedna charakterystyczna, którą zauważyłem, która jest podejmowana i to słowo powtarza się niemal we wszystkich misjach, aż nieprawdopodobne, bo przecież kiedy mówimy o jakiejś misji, którą mamy do zrobienia, to wydaje się, że mówimy o jakiejś idei. My jesteśmy po stronie idealistycznej. Tymczasem oni operują taką nomenklaturą typowo materialistyczną. Gloryfikacja procedur. Procedura jest właściwie w tym momencie czymś, co ma zastąpić myślenie, czyli takie uczenie algorytmicznego myślenia. Takiego myślenia, które
które czasami widzimy w Google Translate, kiedy on chce coś przetłumaczyć. Ja czasem, żeby się pośmiać, to wrzucam coś w ten Google Translate, zwłaszcza jak jest coś filozoficznego i tam się dantejskie sceny dzieją, jak on próbuje to tłumaczyć, bo on tłumaczy pewnymi algorytmami. I tu jest też takie myślenie algorytmiczne. Wszystko zastąpić procedurą. I to jest taka chęć zastąpienia myślenia u człowieka, bo jeżeli wszyscy zaczną państwo postępować proceduralnie, to nic nie będzie miało znaczenia i też ludzie, którzy postępują proceduralnie, nie będą już zdolni do tego, żeby wymyśleć jakąś ideę, żeby ta idea chciała zmienić w jakiś sposób ten świat, który już zostanie całkowicie proceduralnie zaadektowany. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ekonomię, ekonomię to oczywiście powiązania biznesowe, no i ta rzecz, która jest klasyczną rzeczą wszystkich fundacji Sorosza, czyli właściwie życie z fundacji i całkowity brak dochodów z tej działalności, która jest określona w misji tej fundacji. Bo proszę zobaczyć, fundacja powstaje w jakimś tam określonym celu, no ma tam jakiś swój cel, o tym będziemy jeszcze mówili, i ten cel właściwie nie przynosi żadnych dochodów. Wszystko jest z grantów, to są jedyne dochody z grantów, albo grantów rozdawanych przez fundację, która w danym kraju rozdziela i są to pieniądze pochodzące gdzieś tam sine qua non od Sorosza, albo z grantów, które pochodzą z Unii Europejskiej, albo z grantów, które są w danym państwie. Tutaj jest jedna rzecz, którą powinienem powiedzieć na końcu, ale ją tutaj powiem teraz, ponieważ przy tych grantach to w szczególności wychodzi. Oni potrafią być granty z bardzo różnych instytucji. To nie tylko takich instytucji, które gloryfikują lewicowy sposób myślenia. Tu chodzi o to, że najbardziej charakterystyczną cechą tych wszystkich fundacji, którą to cechę było widać troszeczkę w innej sytuacji, kiedy powstał KOD, to jest podszywanie się, mimikra, ciągłe podszywanie się, a to pod nauczycieli, a to pod pielęgniarki, a to pod lekarzy, to wszystko byli ci sami ludzie, tylko flagi zmieniali, a to pod patriotów, bo ja pamiętam, że kiedyś stwierdziłem, że naprawdę Kaczyński to jest geniusz. Naprawdę, to jest geniusz, bo dzięki niemu pierwszy raz w życiu flagi i polski hymn zaśpiewali i flagę wzięli do ręki nawet oni. Tylko dzięki niemu. I proszę Państwa, to nieważne, ale wzięli. I proszę Państwa, tu mamy pewne wyobrażenie świata, które jest. To jest ciągłe podszywanie się. W związku z tym, jeżeli mamy zdobyć grant, to ten grant zdobędziemy z jakiejkolwiek instytucji, ale podszyjemy się pod to, czego tamci potrzebują. I to ciągłe podszywanie się, ciągła mimikra, zresztą w polityce to będzie najbardziej widoczne. I teraz tak, w bardzo wybiórcze podejście do finansów, to znaczy żądamy rynkowości wobec tych drugich, ale w naszej działalności jest całkowity socjalizm. Na przykład nauczanie religii ma w jakiś sposób się samofinansować, tak? Czyli tu żądamy pewnych rozwiązań rynkowych. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do własnej działalności, która nie przynosi żadnych skutków, to oczywiście podpieramy się jakąś działalnością, jakimiś pieniędzmi grantowymi. Proszę Państwa, czyli życie z dotacji dystrybuowanych przez jakąś określoną fundację w danym miejscu oraz pozyskiwanie tych dotacji, gdzie się tylko i wyłącznie da. A później rozliczanie je w taki sposób, że rzekomo sprzyjaliśmy tej idei, która jest jakby na sztandarach tej instytucji, która owe dotacje rozdaje. Bardzo charakterystyczna rzecz, którą zauważam, tu się podeprę takim, bardzo przepraszam, ale takim bardzo brzydkim sformułowaniem, które jest modne wśród takiej lewicowo-liberalnej młodzieży. Olewam system, który mnie żywi. To jest pewna zasada sposobu życia ich. Olewam system, który mnie żywi. Czyli, proszę zauważyć, tu są dwie bardzo ważne rzeczy. Jestem podpięty pod ten system, że mnie żywi. Czyli to nie jest tak, że olewam ten system, bo jestem hipisem, bo ja po prostu wszystko olewam. Nie. Najpierw jest to, że w jakiś sposób czerpię z tego systemu, a wtedy dopiero przechodzę do tej drugiej części. Czyli to jest podstawa trolla.
To jest klasyczna postawa trolla. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trollami nazywamy tylko tak zwanych hejterów internetowych i tak dalej. To jest klasyczna postawa trolla. Trolling w ogóle, czyli ktoś wypracowuje dla mnie coś i tą osobę właśnie mam w głębokim poważaniu. To bardzo dobrze widać na tym, jeżeli jakieś fundacje tego typu pozyskują granty tutaj z jakichś naszych ministerstw, które to granty są przeznaczone w jakimś określonym celu, na przykład patriotycznym, i są później wykoślawiane i w jakikolwiek inny sposób skutecznie zresztą teatry na przykład, no nie tylko teatry, ale generalnie artyści. O tym też sobie powiemy. Teraz tak, w sferze społecznej to jest oczywiście przede wszystkim stygmatyzowanie grup społecznych. No, w Polsce ostatnio stygmatyzowaną grupą społeczną są księża. I wiadomo w jaki sposób. Stygmatyzowanie grup społecznych, czyli takie wybiórcze stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Tak, mamy kilka przykładów, ergo wszyscy są tacy, a nie inni. Ale z drugiej strony jest żądanie, żeby wobec tych, których my popieramy, tego nie stosować. Pamiętam tutaj słynny wywiad w TVN24, słynny wywiad jednego z filozofów, nieważne tutaj nazwisko, kiedy... Nie, tego bym nie słuchał. To proszę Państwa... I tam w pewnym momencie ten filozof tam mówił swoje i redaktorka prowadząca powiedziała, ale panie profesorze, nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, ale wszyscy terroryści są muzułmanami, padła odpowiedź. I proszę państwa, to jest takie właśnie wybiórcze traktowanie. Nie wolno powiedzieć, że to w jakikolwiek sposób ta religia, czy w jakikolwiek sposób jakaś grupa społeczna ma coś do czynienia z czymś, co jest złe, ale wystarczy znaleźć kilku przedstawicieli tej grupy społecznej, której my nie popieramy, żeby całą tą grupę społeczną stygmatyzować. To jest klasyczny sposób ich działania. Zauważam też jedną rzecz, która muszę powiedzieć, że kiedy to zauważyłem, to aż siadłem tak na krzesło, bo nie mogłem w to uwierzyć, że tak rzeczywiście jest. Tą ideę Sorosza i te wszystkie fundacje cechuje po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu, skrajny rasizm wobec białego, heteroseksualnego mężczyzny. To jest rasizm. To w Ameryce zwłaszcza widać. Właściwie jeżeli ja bym wyszedł stąd, proszę państwa, i został napadnięty przez kogoś innej nacji, to ja jestem w takim momencie, bywa praktycznie rzecz biorąc, bez szans. Wiadomo, że to ja jestem rasistą, to nie wiem, tam homofobem, rasistą, w ogóle wszystkim już od razu jestem. Bo jest to przede wszystkim skrajny rasizm wobec białego, heteroseksualnego mężczyzny. To są ludzie właściwie wyjęci poza margines społeczny w tym sposobie rozumowania. Dalej, proszę państwa, cechuje to wszystko, co u nich jest, cechuje też, proszę państwa, wzajemne wspieranie się grup. To znaczy, mniejszości wzajemnie się wspierają, te mniejszości wspierają feministki, one za to wspierają innych, ci wspierają je i tak dalej. To jest ciągłe wzajemne wspieranie się tych grup, czyli to jest tworzenie tak naprawdę pewnych enklaw polityczno-społecznych w ramach danego państwa. Notabene ten sposób myślenia widać zupełnie w innej dyscyplinie, bo proszę zobaczyć, że ten sposób myślenia tej idei z Sorosza wygląda w ten sposób, żeby wyciągnąć jak najwięcej z danego państwa jakichś grup społecznych i je umiędzynarodowić. To jest na takiej zasadzie takiego outsourcingu. To znaczy, była taka kiedyś moda, że zakładamy, mamy wielką firmę i w tej firmie mamy sprzątaczki, ale one już nie są na etacie u nas, tylko to jakaś firma. Mamy księgowe, ale nie są na etacie u nas, to jest jakaś firma. Mamy tam jakieś biuro handlowe, które też to ci ludzie nie są na etacie. I się na końcu okaże, że to jest gigantyczna firma, która zatrudnia 10 osób, a wszyscy są tylko w outsourcingu. I tutaj też, właściwie tak, jest władza sądownicza, ale ona tworzy własną międzynarodówkę. Chcieliby z tego samego zrobić, tak samo uczynić lekarzy, tak samo uczynić nauczycieli, żeby to były pewne dziennikarzy, żeby to były takie grupy międzynarodowe, takie zakładanie, powiedziałbym, branżowych międzynarodówek, które to branżowe międzynarodówki będą się
będą scalone wokół swoich własnych idei i będą jakby działały podług własnych praw, nie praw tego państwa. Czyli to jest wyrzucenie całych grup społecznych poza nawias danej kultury, poza nawias danego państwa. Proszę państwa, pogarda dla starości, a wielka miłość dla młodości. To jest rzecz, która przyszła do nas troszeczkę wraz z uwielbieniem tego, co mówiłem 2 lata temu, że właściwie dzisiejszy świat europejski to jest bardziej buddyjski, że są zachwyceni buddyzmem, ale nie będę już do tego wracał w tej chwili. Proszę państwa, otóż to uwielbienie dla młodości, kult młodości, kult sprężystości, kult siły, kult przekraczania granic, a wszystko to, co jest mądrością, to, co jest pewnego rodzaju tradycją i historią, to się kojarzy ze starszym człowiekiem. Przecież młody człowiek, trudno, żeby był nośnikiem jakiejś tradycji. Starszy człowiek będzie nośnikiem tradycji i właściwie te osoby są wyrzucane na margines. Tu proszę zauważyć, że w tym sposobie, w tym świecie, który nam jest tutaj fundowany, to dla ludzi, którzy nie pracują, nie ma właściwie miejsca. To jest taki system myślenia troszeczkę pochodzący z Azji, gdzie rzeczywiście osoby starsze bardzo często muszą pracować do końca życia, bo w niektórych krajach, nie będę tutaj nikogo stygmatyzował, ale w niektórych krajach azjatyckich jest pogarda dla starości, choć w innych jest wielkie uwielbienie, na przykład w Japonii. Jest wielkie uwielbienie dla starości i w ogóle uważa się, że stosunek dla starszego człowieka jest miarą naszego człowieczeństwa. Proszę? Tak, to prawda, ale jeśli chodzi o Azję, to bardzo blisko Chin są pewne państwa, w których jest to zupełnie inaczej. Teraz tak, proszę państwa, oczywiście powszechny brak rozwiązania pewnych wartości, pewnych schematów, które w społeczeństwie dawały możliwość organizacji tego społeczeństwa. Przede wszystkim rozwięzłość moralna, ale nie chodzi tu o jakieś rzeczy tam seksualne i tak dalej. Po prostu chamstwo zwykłe, to znaczy poluzowanie pewnych takich więzi moralnych w taki sposób, że właściwie nikt już nie wie, do kogo właściwie powinno należeć wychowanie człowieka. Czy do rodziców, czy do szkoły, bo jedni i drudzy przerzucają już to w tym momencie, dlatego że tak to zostało rozchwiane. To zostało oczywiście celowo rozchwiane. To się gdzieś zaczyna, ta pedagogika zaczyna się od tego sposobu rozumowania, który przenikł do nas, że tylko wiedza praktyczna się liczy, a nie teoretyczna, ale wiedza praktyczna rozumiana tylko i wyłącznie jako, no można powiedzieć, przyuczenie do zawodu. Żeby nauczyć człowieka tylko tego, co mu się przyda, by tak rzec, w fabryce. Natomiast wszystkie rzeczy teoretyczne, przecież my słyszymy już to od dawna, że wiedza teoretyczna jest niepotrzebna, wiedza teoretyczna jest w książkach. Ale ja zawsze to powtarzam, ludzie, którzy operują danymi pojęciami, a ludzie, którzy wiedzą, gdzie znaleźć definicję tych pojęć, to nie są ludzie o tej samej inteligencji. Co innego umieć posługiwać się pewnymi regułami, wartościami i rozumowaniem, a co innego, proszę państwa, wiedzieć tylko, że gdzieś tam znajdę jakieś słowo, jaka jest jego definicja. W związku z tym to jest celowo rozluźnianie pewnych schematów, a wraz z tym idzie i wychowanie, bo kultura osobista, kultura jako taka, kultura językowa jest też formą pewnego schematu, którego się po prostu zwyczajnie trzeba nauczyć. Trzeba wiedzieć, że w tym wypadku się mam tak zachować, a tutaj tak mam się zachować. Reszta wyjdzie z wyczucia, ale to wyczucie przyjdzie do mnie dopiero w tym momencie, kiedy ja już te, by tak rzec, wiadomości będę miał w małym palcu. Natomiast tutaj w ogóle te wiadomości są nieprzekazywane. Ja czasem, jak widzę różne sytuacje na ulicy, nie mogę uwierzyć, że to są ludzie cywilizowani. Teraz odwracanie pewnych haseł, to jest bardzo klasyczna metoda. Na przykład walka o wolność słowa. Walka o wolność słowa to, proszę państwa, jest walka o to, żeby można się wypowiedzieć na każdy temat, a nie po to, żeby można powiedzieć KDH w przestrzeni publicznej. To naprawdę nie o to chodzi. Jeżeli zabronimy, nawet jeśli by się tak zdarzyło i w jakimś kraju by zabroniono używania wulgaryzmów, to jest doprawdy wiele synonimów, którymi można o tych rzeczach mówić. Walka o wolność słowa tak naprawdę winna dotyczyć tematyki, a nie sposobów artykułowania.
A tu jest oczywiście całkowicie to zmienione. No i oczywiście wszystko jest podawane w atmosferze histerii. Bo histeria to jest w ogóle żywioł zła. Zło jest w ogóle histeryczne. To jest jego miejsce, to jest jego sposób wyrażania się. Zło zawsze wpada w histerię. To bardzo widać na różnych demonstracjach, gdzie policjant kogoś tylko dotknie i ten się kładzie na ulicy, już nie wiadomo co udaje, wyje, bije pięściami, że został tam pobity, zabity prawie czterokrotnie i tak dalej. To jest to, proszę Państwa, że wszystko jest w atmosferze histerii, bo oczywiście sprzyja to pewnej negocjacji. Bo tak naprawdę ta druga strona widzi to wszystko w atmosferze pewnej negocjacji. Jak postępują na przykład firmy, które chcą coś sprzedać. No dzwonią do państwa, do wszystkich wydzwaniają tego typu firmy i próbują tam zagadać, że trzeba coś kupić, wciskają nam kit, że jest tam rzekomo coś potrzebne. Ja zawsze wtedy mówię, że gdyby naprawdę ktoś miał mi do sprzedania coś dobrego, to ja bym stał w kolejce, żeby to dostać, żeby nie musiał do mnie wydzwaniać. Ale proszę państwa, jeśli to będzie podane w formie histerycznej, to znaczy my spróbujemy osaczyć tą osobę, doprowadzić do tego, żeby ona zbyt szybko podjęła decyzję, bo to o to tak naprawdę tutaj chodzi i to jest to clue, no to wtedy wedle tego sposobu rozumowania należy się spodziewać, że ta decyzja będzie błędna i ta osoba ulegnie perswazji. I tu też o to chodzi. Ciągła taka trockistowska rewolucja, ciągłe takie tyrpanie w danych sprawach bez przerwy po to, żeby wprowadzić pewną atmosferę histerii i decyzja, która zostanie podjęta, będzie decyzją na chybcika, a wystarczy raz, żeby już było. Bo proszę zobaczyć, o co na przykład jest walka w takiej sferze społecznej. Mówimy tutaj na przykład, nie wiem, wprowadzenie małżeństw jednopłciowych i tak dalej. Ale kiedy popatrzymy na statystyki w tych państwach, w których wprowadzono takie małżeństwa, to nie ma tam jakiegoś larum, nie ma tam jakiegoś wodospadu tych małżeństw, że ich tam tysiące, miliony i tak dalej. To jest po kilkanaście. Ale wystarczy raz, żeby móc powiedzieć, że się już zaanektowało tą przestrzeń dla siebie. Wystarczy jedna rzecz, żeby już można powiedzieć, że reguła nie działa. Czyli w tym momencie jest to podstawienie nogi w szprychy. Już nie można powiedzieć, że to jest społeczeństwo takie, śmaki, owakie, bo mamy dowód, choćby jeden, że już tak nie jest. Że myśmy już to koło w szprychy wsadzili. Teraz, proszę Państwa, w kwestii filozoficznej, oczywiście, jak powiedziałem, używanie hasła otwartości jest to cecha bardzo charakterystyczna. Produkcja argumentów logicznych bez odniesień z rzeczywistością i w ogóle argumentów bezmyślnych, ale prawo przede wszystkim do traktowania drugiego człowieka w sposób, ja bym powiedział, taki dość posthitlerowski. To znaczy, jeśli chodzi o to, to nawet tutaj zostało napisane przez Popera, że w pewien sposób Hitler odniósł zwycięstwo, to polega na tym, proszę Państwa, i Popper, jak sądzę, miał to również na myśli, że zmieniło się traktowanie człowieka, bo Hitler i to, co on zrobił, jest pewną cezurą. Otóż nigdy człowieka nie traktowano jako surowca. To odarło człowieka z człowieczeństwa, z tego, co jest. Bo człowiek był pewną tajemnicą, a przestał być pewną tajemnicą. Stał się surowcem, cegłą. I w związku z tym, proszę Państwa, to traktowanie drugiego człowieka w obecnych czasach takie właśnie jest. Jesteś tylko środkiem do pewnego celu. I stąd też, proszę Państwa, takie prawa, które są tworzone, to proszę, posłużę się tutaj bardzo banalnym przykładem, bardzo przepraszam, ale to też pokazuje, proszę zobaczyć, nawet zabroniony jest spam. Nie wolno zaśmiecać komputera bzdurą. Oczywiście ten spam jest, ale wiemy, że on jest zabroniony. Spam jest zabroniony, ale zaśmiecać człowiekowi głowę bzdurną ilością reklam, to nie jest zabronione. Człowiek tutaj jest traktowany jako coś gorszego, jako po prostu pewien surowiec, środek do celu. To jest to, co pozostało po tamtej epoce, po latach 40. ubiegłego wieku. Traktowanie człowieka jako surowiec. Tego nigdy nie było. Europa tu się wyrzynała na lewo i na prawo, na wszystkie strony. Europa już wszystko widziała. Europa się śmiała z Ameryki, kiedy twierdziła, że ta padła na kolana, bo jej tam kilka wieżowców rozwalono.
Tu działy się rzeczy nieprawdopodobne, ale tego, żeby z człowieka zrobić surowiec, to tego jeszcze nie było. I to jest, wielu uważa, że to jest początek notabene dekadencji. Że myśmy, jak wściekły pies, zrobili, jako mówię, cała cywilizacja, coś, po czym się już nie cofniemy. Że ta cywilizacja musi odejść, bo już ona przeszła pewną czerwoną linię. Dobrze, proszę Państwa, teraz tak. Podszywanie się, ja już o tym zacząłem mówić, jako najistotniejsza zasada działania, stwarzanie wrażenia, jakoby głoszone mądrości odwoływały się do własnego modelu biznesowego, podczas kiedy tak naprawdę płyną z dotacji. Zawsze się tutaj podpieram przykładem Norwegii, no, państwa niezwykle bogatego, które pouczać nawet nas próbowało w różnych sprawach społecznych, ale ich bogactwo nie płynie z zastosowania jakiegoś fenomenalnego modelu biznesowego, jakiegoś poznania i głoszenia fenomenalnych idei, tylko z tego, że mają po prostu więcej gazu niż inni. I to na tym to polega. Nie mieliby tego gazu, to nie mogliby głosić tych swoich idei i nie mieliby na to pieniędzy. To nie płynie z modelu biznesowego, tylko w tym wypadku akurat surowca naturalnego, a w fundacjach płynie po prostu z dotacji. Ale tworzy się takie wrażenie, jakby rzeczywiście to, co my twierdzimy, to było pewną zasadą, którą wszyscy popierają, wszyscy tak rozumieją, wszyscy tak uważają, a to dowodzi nasza majętność tego, że tak rzeczywiście jest. Teraz tak, proszę Państwa, przedkładanie abstraktów nad człowieka. Nie ma już ludzi, są kwoty. Zresztą nawet jak mówią o imigrantach, to mówiła cała Unia Europejska, mówiła o kwotach. W ogóle to słowo się kwota pojawiało przez cały czas, kiedy mówiono o ilości ludzi, o pewnej ilości ludzi, która miała być do podziału, że ci przyjmą tylu imigrantów, ty tylu, to były kwoty. To jest bardzo cecha charakterystyczna, że jest odczłowieczanie w ten sposób, że w to miejsce, gdzie miałby się pojawić człowiek, bo coś, co do niego się odnosi, przychodzi pewien abstrakt. No notabene wszyscy się już teraz powołują na taki abstrakt człowiek statystyczny, tak? Operowanie pojęciami abstrakcyjnymi, głoszenie prymatu praktyki nad teorią, a jednoczesna produkcja wciąż własnych teorii. No i pewnego rodzaju coś, co o czym mówił tu mój poprzednik. Otóż hasło powrotu do natury, bo ekologia dzisiejsza to jest właściwie idea, która uważa, że człowiek jest złem dla tej planety i to zło należy wykorzenić. To jest ta, i cywilizacja w ogóle jest złem. I dlatego właściwie można by powiedzieć, że idolem ekologów, jak my ich tutaj nazywamy, na to słusznie zwrócił uwagę mój poprzednik, ideą, do czego oni się odnoszą, to jest, proszę Państwa, po prostu człowiek jako jaskiniowiec. My całkowicie mamy wrócić do korzeni, do epoki jaskiniowej. Cywilizacja jest złem. Wszystko, co jest stworzone przez cywilizację, jest złem. Albo produkujemy CO2, albo produkujemy co innego. Wszystko to, co produkujemy, jest złe, niedobre i niewłaściwe. Powracamy w takim razie do czasów jaskiniowców. Zastępowanie słów słowami, czyli brak cywilizacyjnego postępu. Nie ma już teraz słowo uczucie. To się słowo w ogóle nie pojawia. Pojawia się tylko słowo emocja. Zdecydowanie zastępowanie słów słowami, czyli to jest tylko i wyłącznie produkcja nowego języka. Nawet jak wymyślą 200 płci, to i tak to jest produkcja tylko i wyłącznie nowego języka. Kolejna cecha charakterystyczna związana z tak pojmowaną ekologią, to jest no, coś, co Państwo doskonale wiedzą, stawianie zwierząt ponad ludzi. Tak? Czyli pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z jedną siostrą przełożoną w jednym klasztorze, który to klasztor w Polsce prowadzi ochronkę dla bezdomnych mężczyzn. Najczęściej są to ludzie, którzy są po wyrokach i wyszli z więzienia, nie mają jak się podziać. A oprócz tego one są trzy tylko w klasztorze. Chyba z tego co wiem teraz jest czwarta. I zbierają, to jest miasto wojewódzkie, i zbierają tak jak Bóg przykazał. Po mieście ludzi, którzy nie mają co jeść, przywożą ich, czy no, idą z nimi jak nie mają samochodu, przywożą ich, karmią. I one to robią codziennie. Same robią po 100, po 200 obiadów dziennie. Trzy siostry. I jedna z tych sióstr, właśnie ta siostra przełożona, serdecznie pozdrawiam, jeżeli by nas oglądała, siostrę Magdalenę,
to ona mi powiedziała, że niedaleko jest schronisko dla zwierząt. I tam przyjeżdżają różne samochody z karmami dla tych zwierząt. Do nich nikt nigdy nie przyjechał. Nikt. Ani raz. Bo tam jest pijak. Tam jest złodziej, pijak, dno, a tu jest pies. Dziś jak patrzę do tabeny, jak widzę to, to ludzie są tak zabiegani, że to psy wychowują ludzi, tych dzieci ich. Psy wychowują. Z psem zostawi te dzieci, pies wychowuje po prostu. Albo kot. Teraz proszę Państwa, pewne uwielbienie do tego, co jest nadludzkie. I tu musiałbym się znowu posłużyć przykładem, ale to zrobię za chwilę. I jeszcze jedna rzecz. Stygmatyzowanie przeszłością. To znaczy ciemnogród, średniowiecze i tak dalej. Pamiętam, że to chyba pani była premier Kopacz, kiedy się pochwaliła czymś takim, że powiedziała, że Kaczyński chce cofnąć Polskę o 300 lat. No, to, jeśli to będzie po pokoju w Dywilnie, to myśmy chyba tam 1 000 000 m² prawie liczyli. To bardzo proszę. Chyba nie trafiła akurat z tym, co chciała. Ale tak, w dinozaury. Jeśli, proszę Państwa, generalnie stygmatyzowanie przeszłością, czyli, bo przeszłość kojarzy się z tradycją, czyli tradycja jest wtedy złem. To, co było, jest złem. Tak? Czyli młodość, przyszłość, kult siły, przekraczanie możliwości, przekraczanie pewnych granic i tak dalej. No i wreszcie rzecz, która się pojawia wszędzie, to jest bardzo klasyczna, uwielbienie ezoteryki, okultyzmu wszelkiej maści, no bo gdzieś, jeżeli nie ma wiary, no to coś musi tym zastąpić, to musi gdzieś jakiś erzac się znaleźć. I w to miejsce wchodzi, kiedyś widziałem taki mem w internecie, a już naprawdę nie pamiętam gdzie, i ten mem był taki, że po jednej stronie były dzieci sypiące kwiatki na procesji, było napisane zabobon, średniowiecze, nietolerancja, a po drugiej stronie był wróżbita Maciej i było napisane nowoczesność, europejskość i tak dalej. Proszę Państwa, teraz tak. W kwestii zaufania publicznego, która to kwestia jest niezwykle istotna dla wszelkiej maści fundacji, w ogóle dla tej idei. Otóż proszę Państwa, proszę zauważyć, że wszystkie fundacje, które są w jakiś sposób powiązane finansowo z tą osobą, mają w swoim haśle jakiś szczytny cel. Niezwykle szczytny, na przykład, nie wiem, walka z ubóstwem. Albo on jest postawiony tak szeroko, że oczywiście jest utopijny. Walka, nie wiem, z nadmierną prędkością na drogach i tak dalej. Proszę? Wykluczeniem. Z wykluczeniem, tak, tak, o tak, to jest ulubione. Czyli utopijne stawianie, znowu wracamy do produkcji pewnych utopii i taki szczytny cel, który jest niemożliwy do realizacji, który oczywiście ma pokazywać, że w takim razie nasza wojna w tej sprawie jest bez przerwy, czyli tak naprawdę będzie się pod tym kryła owa trockistowska rewolucja. Teraz tak, emocjonalne slogany to jest oczywiście wzajemne przyznawanie nagród i tak dalej, wsparcie medialne, to wszystko wiemy, ale ostatnimi czasy, no, od pewnego momentu bardzo charakterystycznego pojawiła się pewna rzecz. Publikowanie zaaranżowanych sytuacji w atmosferze symbolu jako rzekomo naturalnych. No, klasyczny przykład to dziecko wyrzucone przez morze jako imigrant, które się okazało, że zostało specjalnie ułożone w taki sposób, że tak naprawdę wyrzucone zostało zupełnie gdzie indziej, ale zostało tu ułożone w taki sposób, że jeszcze twarzą do ziemi, żeby tu wszystko było emocjonalne i żeby sprzyjało podbiciu po prostu atmosfery. I jest to zawsze zrobione w taki sposób, że jest to pewna celność w stosunku do sytuacji, o której opowiadamy i oczywiście ma to być symbol. Musi być to symboliczne. Wszystko, co jest na tym zdjęciu, jest symboliczne. Dziecko wyrzucone na brzeg, które płynęło do tego lepszego europejskiego świata, twarzą do ziemi. Wszystko jest tutaj symbolem. Jest to niezwykle przemyślany marketing. Proszę Państwa, notoryczne stosowanie antonimów. No jest to rzecz po prostu wręcz nieprawdopodobna, że ludzie się na to wciąż nabierają. Proszę Państwa, jak wpiszemy do Google
słowo filozofia, to ku mojej rozpaczy pojawi się najpierw filozofia Cycerona, Marka Aureliusza i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych wszystkich producentów złotych myśli, zanim się pojawią filozofowie tacy jak Kant, Newton czy Leibniz. Otóż proszę Państwa, złote myśli to nie jest żadna filozofia. To jest kicz intelektualny. Ja to mogę wyprodukować tu przed Państwem w dowolnej ilości. Czasem trzeba wielkiej odwagi, by stchórzyć. Czasem najdudniejszy filozof powie w życiu jedno ciekawe zdanie. W każdej najbardziej trudnej i zawiłej sprawie znajdziesz światełko w tunelu. Proszę Państwa, to jest schemat. Wystarczy używać antonimów w jednym zdaniu i nam się to wydaje, Bóg wie, jak głębokie. To jest schemat, na który wszyscy się bez przerwy nabierają i naprawdę można taśmowo produkować, stać się potrójnym, poczwórnym Cyceronem natychmiast. Jeżeli chcesz być wolny, chociaż raz w życiu bądź niewolnikiem. No ja mogę tak bez końca, nawet jak będę spał, to mogę, nie wiem, lewą nogą to pisać. Te wszystkie ideologie, o których my tu rozmawiamy, oparte są w ogóle na antonimach. To jest cały czas, bo nasza percepcja tak to widzi, że jeżeli my powiemy coś w ramach antonimów, to nam się naprawdę wydaje to, Bóg wie, jak głębokie, nie wiadomo skąd wzięte, wspaniałe, jedyne i jednoznaczne, celne. A to jest schemat. Tak samo jak po akordzie durowym damy molowy i człowiekowi się wyda, że to jest piękne, to jest kicz. I tak samo to też jest kicz intelektualny. Ja to nazywam próbą rzymską. Jak biorę czasem jakieś takie mądrości i nie mam jeszcze zdania, to patrzę, czy tam przejdzie to próbę rzymską. Jeżeli to są antonimy, okej, ja już wszystko wiem na ten temat. Złote myśli, produkcja złotych myśli, naprawdę mogę to robić z całymi pasjami bez przerwy. Mogę Państwu do pamiętników się wpisywać przez cały czas. Skupienie się na teoretyzowaniu i używanie nowomowy przy jednoczesnym, całkowitym braku jakichkolwiek konkretów. To zresztą widać przy naszej totalnej opozycji. Należy zrobić. Powinno się. Musimy. Trzeba. Konieczne jest. To jest właściwie, można powiedzieć, że na bazie tych zwrotów jestem w stanie zbudować cały program. Trzeba podnieść. Tak? Trzeba to zrobić. Bezwzględnie uważam, że należy podjąć się tego zadania. Ja tak mogę mówić przez godzinę i nie powiem ani jednego konkretu. I to jest, proszę Państwa, jeśli zobaczymy przy tej produkcji w tych fundacjach i w tego typu instytucjach, to w tych ich misjach, w tym sposobie myślenia przywijają się bez przerwy te właśnie sformułowania. Należy, trzeba, powinno się i tak dalej. Weźcie się i zróbcie. Weźmy się i zróbcie. O, to jest na takiej zasadzie. Teoretyzowanie, czyli to jest rzecz, która została w ostatnich czasach pokazana dosyć dokładnie. To znaczy, namawiamy wszystkich do tego, żeby przyjmowali uchodźców, ale sami nie przyjmiemy ani nikogo pod swój dach. Tak, to jest na takiej zasadzie. Teraz tak, czy ja już mówię zbyt długo? Nie. Proszę mi w razie czego powiedzieć. Teraz rzecz konieczna, którą proszę Państwa zauważyłem, to jest produkcja polityków pod aktualne potrzeby. To jest cały przemysł. Wiemy, Petru i Macron, to są bliźniacy. I proszę Państwa, to jest robione w taki sposób, że najpierw są robione pewne badania socjologiczne, czego ludzie się obawiają, a czego pragną. A następnie krojenie takiego polityka pod te potrzeby, które ludzie sami podali w tych sondażach. Czego ludzie pragną? No pragną bezpieczeństwa, pragną tego, żeby Putin tu nie wszedł. Nie wiem, różne rzeczy, które przyjdą do głowy. Za chwileczkę produkujemy takiego polityka i ting! I mamy, i on przychodzi i właśnie to dokładnie mówi. Mówi to, co ludzie chcą usłyszeć. To jest produkcja, która się w jednym miejscu udaje, w drugim miejscu się nie udaje. Ale to jest takie kreowanie takiego autorytetu, który najczęściej wychodzi z jakiejś innej dziedziny, z ekonomii, albo jest to celebryta i następnie jest jakby przekształcony na tą modłę, która jest aktualnie modna.
Teraz tak, proszę Państwa, nauka systemem, który niektórzy nazywają to systemem maltańskim. Niektórzy uważają, że Maltańczycy najlepiej umieją uczyć języków obcych, dlatego że uczą właśnie taki sposób algorytmiczny. To znaczy, ilekroć będzie na przykład końcówka ed po angielsku, to po polsku będzie ony, any i tak dalej, bo to jest jakby, wtedy mamy do czynienia z czasem przeszłym, choć mogę powiedzieć to teraz, jestem zaniedbany. Ale powiedziałem słowo w czasie przeszłym. I teraz, proszę Państwa, jeżeli tak patrzymy, to translator to też to w taki sposób zrobi. I tak to jest, proszę Państwa, później uczone, algorytmicznie. Ja kiedyś pamiętam, jak chyba Ryszard Petru powiedział coś takiego na mównicy sejmowej, że byłem zaczekany, czyli że czekał. To jest jakby wprost takie algorytmiczne przeniesienie. Albo użył kiedyś słowa glamglać. Podejrzewam glamglać. To podejrzewam, że to jest z jakiegoś frejzela angielskiego wzięte i wprost przetłumaczone. W każdym razie produkcja takiego algorytmicznego uczenia, no i w ten sposób hodowla polityków krojonych po prostu pod aktualne potrzeby, które są poznawane przez te badania sondażowe. No i tam oczywiście pojawiają się od razu słowa niemożliwe i całe hasła niemożliwe do weryfikacji. No i wreszcie, proszę Państwa, blaga. To jest rzecz, która jest związana z tą mimikrą. Wszystko jest blagą. Wszystko, co produkują te fundacje, co one mówią, wszystko jest blagą. Tak naprawdę udajemy, że to temu służy, a w rzeczywistości próbujemy działać w inny sposób. Blagą, czyli wszystko jest po to, żeby tak naprawdę zaburzyć ład. Kobiety nie są kobietami, tylko mężczyznami, mężczyźni nie są kobietami, tylko są mężczyznami i tak dalej. Ci są przebrani za tych. Jest taki, proszę Państwa, kiedyś pan profesor Zybertowicz użył takiego słowa rozwibrowanie. Rozwibrowanie społeczne. Naruszyć ład, zaburzyć po prostu ład. Kto jest kobietą, kto jest mężczyzną, kto jest matką, kto jest ojcem, kto jest rodziną, kto nie jest rodziną. Gdzie jest szkoła, kto uczy, kto nie uczy, zburzyć ład i na tej podstawie oczywiście wtedy wyprodukować własny. Czyli podział pewnych rzeczy, zresztą ja zauważyłem taką rzecz, że jeżeli te instytucje chcą wprowadzić coś, na czym im zależy, to stosują taką zasadę. Najpierw coś dzielą na miękkie i twarde. Miękkie narkotyki i twarde narkotyki. Miękka pornografia, twarda pornografia i tak dalej. I teraz najpierw to, co miękkie wprowadzamy, zostawiamy to, co twarde na deser i później będziemy szli w stronę tego deseru. Przypominam Państwu, że w Holandii jest partia pedofilii, która po prostu żąda obniżenia wieku inicjacji seksualnej. Zresztą, jak wiemy, pojawił się również pomysł na tak zwaną aborcję pourodzeniową na przykład. W związku z tym to jest wszystko dzielenie na pewne rzeczy miękkie i twarde po to, żeby społeczeństwo nauczyć tego, żeby powolutku zjadało to, co my chcemy wprowadzić. Teraz tak, proszę Państwa, odwracanie pojęć. No, dziś wiemy, że demokracja to są rządy mniejszości, czyli odwracanie pojęć. Wolność to jest samoograniczenie. No, zresztą pomysł na to, żeby wszyscy się samoograniczali, czyli politpoprawność, tak? To jest ciągłe samoograniczenie. Walka o różne mniejszości przy właściwie całkowitej pogardzie dla osób niepełnosprawnych. Właściwie żadna z tych fundacji nie walczy o ludzi niepełnosprawnych. Cały czas mowa jest o mniejszościach, a o niepełnosprawnych nie. Uznawanie wreszcie pewnych rzeczy to jest takie notoryczne stosowanie pewnych praw. Jest takie prawo, które mówi, że jeżeli w danej dyskusji zejdziemy już do poziomu, że zaczniemy się wyzywać od faszystów i od nazistów, to już jest koniec tej dyskusji. I teraz, proszę Państwa, zauważyłem, Teatr Powszechny tutaj w Warszawie miał, przynajmniej kiedyś, nie wiem czy teraz ma, bo nie widziałem, miał taki baner. Feminizm, nie faszyzm. Czyli to jest postawienie sprawy, że wszystko to, co nie sprzyja naszej stronie, jest faszystowskie, tak? Czyli zastosowanie tego prawa. No i proszę Państwa, po tym wszystkim jeszcze okultystyczne uznawanie potęgi słowa. Bardzo często wśród tych osób, które działają, słyszymy takie myśl pozytywnie, albo na przykład dobra energia teraz się pojawia, tak? Albo biała magia się pojawia.
Magia jest magią. To jest wciąż takie uznawanie potęgi słowa. To jest też to, że coś powiedziałeś, pluj przez ramię, bo się spełni i tak dalej. Czyli słowa są potęgą, czyli słowa są ważniejsze od czynu w tym momencie. I tu doszliśmy do też pewnego clue, dlatego że tego typu ideologia, o której my mówimy, stawia słowa ponad czyny. Dlatego też tyle razy przed kamerą celebryci namawiali, żeby przyjąć pod swój dach imigrantów, a żadnego nie przyjęli pod własne. Czyli słowa ponad czyny. Teraz tak, czy oni mają swoją religię? Mają, to jest coś, co wyrosło z New Age. Bezwzględnie. Skrajny antykatolicyzm, pewna tolerancja dla islamu i mniejsza notabene dla judaizmu, skrajna nienawiść do konserwatyzmu katolickiego z jednoczesnym pobłażaniem innych praw, na przykład prawa szariatu. I teraz, proszę Państwa, ich religią jest New Age. Proszę pamiętać, że New Age uważało, że co człowiek jest Bogiem, w człowieku jest cała prawda i człowiek jest miarą wszechrzeczy, to zresztą jest zdaniem wypowiedzianym jeszcze przez sofistów w VI wieku przed naszą erą, ale do tego właśnie New Age się odnosi, czyli my zdobędziemy ten nowy, lepszy, piękniejszy świat poprzez samych siebie, czyli w tym momencie, kiedy w człowieku jest cała ta energia do tego, żeby zdobywać wszystko, Bóg jest do niczego niepotrzebny. I teraz, proszę Państwa, kolejna rzecz to jest organizacja pewnych sprzeciwów. Zauważam rzecz taką, w Polsce jeszcze nie, ale na przykład we Francji to zauważyłem. To jest tak, najpierw są marsze, potem są sprzeciwy, później jest taki coś, co bym nazwał lekkim terroryzmem, czyli jakieś oblewanie farbą czegoś, później dorywanie się do pomników, po to, żeby te pomniki ubrać w coś swojego, czyli właściwie przekształcić je na własną modłę, czy sprawić, żeby te pomniki jakby przeszły pewną, by tak powiedzieć, ideologiczną metamorfozę. Wszystkie na przykład ubrać w koszulki Konstytucja i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że to jest takie skalowanie. Najpierw od pewnego podstaw przeciwnych, a później do coraz mocniejszego wyrażania swojego słowa. No i wreszcie proszę zobaczyć, proszę Państwa, że pracownikami bardzo często takich fundacji, a tu bardziej na Zachodzie, bo w Polsce tego nie śledziłem, być może, że tak samo jest, są kobiety o bardzo zmanipulowanych i radykalnych poglądach. Zazwyczaj jest tak, że prymat, zresztą tam jest prymat matriarchalności nad patriarchalnością, i tam u szczytu zazwyczaj jest jakaś kobieta o bardzo zmanipulowanych poglądach, która jest bardzo w tych poglądach radykalna. Proszę Państwa, walka instytucjonalna. No, ulubiony sposób walki instytucjonalnej to jest rozsadzanie od wewnątrz. To jest coś, o czym się mówiło, że Kościół w Irlandii właśnie przegrał w ten sposób, że większość tych pedofili to byli po prostu, którzy byli w kościele katolickim, to byli marksiści. Tutaj ostatnio słyszałem taką opinię, że przecież była akcja Hyacynt kiedyś, znana akcja Hyacynt, kiedy SB po prostu zaczęło szantażować ludzi o takiej orientacji seksualnej i następnie tych ludzi osadzono w kościele katolickim, kiedy SB się skończyło, ci ludzie jakby zaczęli być sami dla siebie. Ale teraz to do tych ludzi docierają niektórzy dziennikarze i właśnie to ci ludzie później stają w nasz srebrnym ekranie jako ci, którzy twierdzimy, że są po prostu winni pewnych rzeczy, że to jest taki model robienia tej sprawy, czyli to jest rozsadzanie od zewnątrz, to jest ulubiona metoda lewicy, rozsadzanie od zewnątrz, od wewnątrz, przepraszam. Donoszenie na inne poglądy, donoszenie na inne osoby o danych poglądach różnych od lewicowo-liberalnych, donoszenie do ich macierzystych zakładów pracy, wszędzie, żeby odciąć te osoby. Notoryczne zmiany nazw. Był gender, teraz jest LGBT. Tak, cały czas przeistaczanie się. To tak jak kiedyś jeden słynny profesor powiedział, że byli krzyżacy, później byli prusacy, a później byli naziści, a zawsze Niemcy. Proszę Państwa, powoływanie się na własne kontrowersyjne autorytety, to jest zresztą stara metoda. Jak nie wiesz, nie jesteś pewny, czy to, co mówię, jest prawdą, spytaj mojego kolegi. Mój, jeden z moich studentów tak mówi, ja go czasem przycisnę, mówię, nie zrobiłeś tego. Tak, może pan spytać mojej dziewczyny. Siedziałem i to pisałem przez 3 dni.
To jest na podobnej zasadzie. Teraz tak. Przeszukiwanie życiorysów adwersarzy do pradziadków i jednoczesne hasło wobec swoich, że dzieci nie odpowiadają za winy rodziców. To jest bardzo klasyczna sytuacja. No i oczywiście odwracanie życiorysów. Ten, kto jest bohaterem, kto zdrajcą, żołnierze wyklęci, to oczywiście się zaraz pojawi, może przeklęci po tamtej stronie. Cały czas odwracanie autorytetów, też notabene na zasadzie antynonimicznej. Też notabene na tej samej zasadzie. Bagatelizowanie i tuszowanie, przemilczanie postępków sprzymierzeńców, na przykład Cohn-Bendit, który, jak wiemy, był pedofilem. I teraz, proszę Państwa, pewne takie akcje, które dotyczą tego, żeby podcinać skrzydła społeczeństwu. Ja pamiętam taką sytuację, jak zmarł Jan Paweł II. I jak tylko zmarł Jan Paweł II, to wszyscy Państwo pamiętają, pojawiły się znicze, najczęściej w miastach, które miały ulice czy aleje imienia Jana Pawła II, pojawiły się tam znicze, były takie łańcuchy, światła, ludzie się za ręce trzymali i tak dalej. Ale to nie jest dobre dla władzy, która chce być całkowita. To nie jest dobre dla władzy, że społeczeństwo jakby rodzi się, podnosi się w obywatelsko. Trzeba to było zniszczyć. Jak to zrobiono? Zrobiono to w bardzo przemyślny sposób. Najpierw zaczęto w pewnej telewizji, tej telewizji, zaczęto, proszę Państwa, nagle bardzo często pokazywać ojca Hejmo, który nie był nikim zbyt znany, ani nie był nikim szczególnym, ale został natychmiast podpompowany. To był człowiek, to był ksiądz, który przyjmował pielgrzymki z Polski i tam w różne miejsca je asygnował. I teraz, proszę Państwa, on został wypompowany w ciągu kilku dni na wielki autorytet. On miał parcie na szkło, więc było to łatwiejsze. I kiedy już został wypompowany tak, że się wydawało, że on był już tak bliski papieżowi, co najmniej jak Dziwisz, to wystąpił wtedy ówczesny szef IPN-u w tejże telewizji i powiedział, że ojciec Hejmo jest byłym współpracownikiem SB. I tą od razu rzucono w Jana Pawła II. I zniknęły znicze i zniknęły kwiaty, bo była odraza. To jest pewien taki mechanizm, że w pewnym momencie, kiedy społeczeństwo zaczyna się z tego społeczeństwa coś kluć, czyli społeczeństwo dobyło pewną taką obywatelską energię, to jest wtedy w stanie takiej łaski pewnej, kiedy jest możliwe, że wymyśli jakąś ideę, to wtedy to trzeba zniszczyć. W zarodku, obciąć skrzydła. I to się wtedy udało. Proszę Państwa, systematyczne budowanie atmosfery grozy, notoryczne właściwie budowanie, że pamiętam na Twitterze chyba ktoś napisał z amerykańskich polityków, że jak zostanie wybrany Trump, to wybuchnie Krakatau. Że to już do tego doszło, że właśnie, nie wiem, Ziemia się odwróci, wypadnie z orbity. Po prostu staną się rzeczy straszne, nieprawdopodobne, niemożliwe, które nigdy wcześniej w historii. To jest też nadużywanie tego, że pierwszy raz w historii zdało się to i cały czas nadużywają, że rzekomo coś się stało pierwszy raz w historii. Proszę Państwa, pozorna walka z korporacjami, z którymi w rzeczywistości żyją te ideologie w symbiozie, na przykład prekariat. Tak naprawdę, gdyby nie te firmy, to prekariatu by po prostu nie było. Teraz, proszę Państwa, całkowite opanowanie lobbingu jako pewnej agentury wpływu, to jest wiadome. I wreszcie, proszę Państwa, rzecz, która jest związana z bardziej taką, już rzecz naprawdę zbliżamy do końca, rzecz związana z czymś, co można by nazwać walką uliczną, czyli wyolbrzymianie wykroczeń drugich osób, tak? Tam było spalenie kukły, czy tam bicie Judasza i tak dalej, to jest nieprawdopodobna rzecz, nie mieszcząca się w głowie, która musi iść już na cały świat, podczas kiedy sami produkujemy rzeczy takie, które widzieliśmy na tych paradach różnych i to oczywiście wykorzystujemy demokrację, tak? Czyli dopisywanie współudziału, pewna taka skrajna emocjonalna reakcja, udawanie czegoś, kładzenie się z wrzaskiem przy dotknięciu, ale przede wszystkim dopisywanie współudziału, że jeżeli tu przyjdzie i policjant i zareaguje, to on współdziała z tamtymi. Z tymi drugimi, z tymi faszystami. Teraz, proszę Państwa, podburzanie, podżeganie, udawanie,
I teraz wreszcie rzecz następująca, którą już chciałbym powiedzieć naprawdę na sam koniec, bo pewnie już Państwo są zmęczeni. Jeśli chodzi o sferę naukową, która mnie tu interesuje, zauważyłem rzecz następującą. Ciągłe zastępowanie badań naukowych szacunkami. Właściwie wszystko jest na szacunkach. Cały czas szacuje się, że liczba tam aktów pedofilskich w Polsce jest taka, nie, cała ta mapa pedofilska, która została wyprodukowana, to czarne kropki to są autentyczne, a czerwone kropki, których jest 5 razy więcej niż czarne, to są prawdopodobne. Wszystko szacunki. Wszędzie, gdzie Państwo spojrzą, to jest szacunkiem. Szacuje się, że prawdopodobne szacunek. Cały czas szacowanie. Nie ma kwot prawdziwych, nie ma badań bez szacunku dla nauki. Używanie wybiórczej matematyki. Na PiS głosowało 18%, bo poszło 50% do urn, czyli z 36 jest 18. No to w takim razie rozumiem, że ten ktoś uważa, że wszyscy ci, którzy nie poszli, nie głosowaliby na PiS, tak? Że tylko ci, którzy nie chcieli głosować na PiS, zostaliby w domach. Bo w takim razie, jeśli dobrze pamiętam, tam Platforma Obywatelska miała 17 chyba procent tam 4 lata temu, czyli na nią głosowało 7,5. Gdybyśmy patrzyli. Proszę Państwa, sporządzanie badań statystycznych pod z góry ustalone tezy, nie używanie kwot, lecz procentów. Na przykład zauważyłem, że ci, którzy antyszczepionkowcy, ostatnio jak była taka debata, zobaczyłem, że jedna z osób, która jest tam liderem, powiedziała coś takiego, że 350% więcej osób po szczepieniach rodzi się z autyzmem. No tak, ale to jest istotne, czy na przykład postąpienie jest 2 do 7 osób, czy z 2 milionów do 7 milionów. To jest wciąż tylko operowanie procentami. I teraz tak, jeżeli na przykład, powiedzmy, że Państwo są moimi studentami, jesteśmy na uczelni, na niektórych uczelniach jest to praktykowane, że po wykładzie studenci wypełniają taką ankietę, czy im się ten wykład podobał. No i teraz przypuśćmy, że Państwo wypełnią, nie wiem, w 90%, jak jest tu Państwa, nie wiem, ze 100 osób, to 80 napisze, że wykład był bardzo dobry, a 20 powie, że był do luftu. A obok, w drugiej sali jest kolega i ma 5. 4 napisało, że jest bardzo dobry, a 1 napisał, że jest do luftu, czyli właściwie porównywalne, tak? Wyszłoby, że porównywalne. To jest wciąż mówienie tylko o procentach, a nie o kwotach bazowych. I teraz wreszcie rzecz już zupełnie ostatnia, to jest sztuka. Świadome wywoływanie uczucia żenady. Ono jest zupełnie świadome. Świadome wywoływanie uczucia żenady, brzydoty, promocja tego, co jest wstydliwe. To jest też chęć zaburzenia ładu, bo człowiek jest przygotowany do tego, jako człowiek cywilizowany, żeby wiedzieć, co jest piękne, a co jest brzydkie, co jest dobre, a co złe. A to jest zaburzenie tego ładu. Eksponowanie rzeczy przykrych. Celowa po prostu zmiana estetyki. Ja bym to też powiedział, że jest to taki rodzaj ujarzmiania ludzi. I proszę Państwa, na sam koniec Państwu przeczytam coś jeszcze, bardzo krótkie, bo w ogóle taką nazwę społeczeństwo otwarte podał przed Popperem inny filozof, ale w zupełnie innym rozumowaniu. To był Henri Bergson. I tenże Henri Bergson w swoim słynnym zresztą eseju Śmiech powiedział, jak działa zło. Obniżanie prestiżu wszystkiego, co jemu przeciwne. Rozzuchwalona, ostentacyjna przeciwnormalność. Wskazywanie rzekomo nowych rozwiązań społecznych, a w rzeczywistości krzewienie nędzy moralnej pod kostiumem pychy, władzy i zadówkowstwa. Swobodne przyzwalanie na triumf nonsensu. Melancholijna zaduma nad donkiszoterią wszelkiego typu, urągającą rozumowi i silącą się na pozorne przekraczanie granic ludzkich możliwości. Zaciekłość wobec nie dającego się ujarzmić ducha ludzkiego, który wciąż powstaje, mimo iż wciąż ponosi klęskę. Dziękuję Państwu.
Ja od razu muszę powiedzieć, że ja się niestety bardzo będę spieszył. Tak. A czy pan profesor pozwoli na parę pytań, czy... No bardzo się niestety spieszę, dlatego jak już, bo wiem, że przedłużyłem, już to czuję. Nie, dlatego bardzo państwa przepraszam. Dobrze, to nie odpuścimy panu, to będzie pan musiał przyjść do nas ponownie, panie profesorze, i zrobimy wtedy pytania. Tak, w takim razie jeszcze raz dziękujemy panu profesorowi i życzymy wszystkiego dobrego. I dziękujemy za ten bardzo ciekawy wykład.